Cześć, jestem strażakiem i chciałem z Tobą porozmawiać o pierwszej straży pożarnej w Polsce. Zawodową straż pożarną w Polsce powołał 5 lutego 1752 w Ostrowie Wielkopolskim marszałek korony Franciszek Byliński. W 1805 roku istniała w Wielbłądzie grupa pożarowa. Dzisiaj ta straż pożarna ma ponad 200 lat. Jednym z niezwykłych dla nas frontów działania ochotniczych straż pożarnych było budzenie postaw narodowych. No i tyle. Cześć, papa.